FTP. Wiecie, co to serwer FTP? To jest mniej więcej taki serwer, że mamy w chmurze, gdzieś w internecie, jakieś pliki, jakieś na przykład nie, zdjęcia, gry, tak jak na dysku druga. Tworzymy FTP, czyli udostępniamy to, co mamy na serwerze, do internetu. Dobre jest to. Dobre. Chciałem też sobie jeszcze w sumie. Dobra, widzicie, że wasze też jeszcze. Chyba były żadnego czempiona, nie wiem, jakiegoś programu. Co? Nie ma w domu żadnego czempiona, mi nie pokazuje. To ty nie, to jest to, co widać. Wyłącznie to. Bieda, Paweł. Nawet jak to rekordzi. Dobra, jeden komputer. Paweł, bieda. Służy do. Jako przejściówka. Z dysków, które są na włącze ID do SATA. Wiem. Potrzebuję czegoś takiego właśnie. Jest właśnie taki przykład, że dysk na ID. Szerokie złącze. To złącze? Wiem, Molex. A to do czego służy? Nie wiem. To są zworki. Jak się zapisuje się na przykład łączenia z CSS-y, to trzeba jak to trzeba zrobić. Musimy najpierw włożyć jeszcze dział pomarańczowy, następnie biało-zielony, który jest biały w sumie u nas, następnie niebieski, jeszcze biało, niebieski, zielony, biało-brązowy i brązowy. Mam już jedno. Jeszcze jednego.
kolorystyka. Tu jest brązowy. Mniej więcej tak ma to wyglądać. To jest pierwsza. Dobrze patrzę? Tak. Ten, potem pomarańcz. To jest zielony. To idzie tu. Niebieski, ten, zielony. No dobrze. Nie musicie ścisnąć to tak, żeby było na równi mniej więcej. I pilnować, trzymać, żeby to wam nie uciekło. Następne, co będziemy robić, to ucinać te kabelki, żeby były na równi. Trzeba mocno ucisnąć i pociągnąć. Wyprostowałeś i musisz obciąć, żeby to było na równi. Uważaj na paznokcie. Nie mam. Będziemy później brać cyki. I trzymamy w tych pinami. Cykło co? Oczywiście się nie używamy. Teraz już bardzo rzadko używamy. Można to odkręcić. Odłożyć na pół, żeby się nie używamy. Tu jakbyś chciał coś wylutować, wtedy bierzesz sobie lutownicę, wybierasz sobie element, mniej więcej musisz sobie popatrzeć jakiekolwiek, nawet te najmniejsze, także to już, który sobie tam wybierzesz, przykładasz sobie, najpierw sobie przykładowo nagrzewasz, przykładowo wybrałeś to, nie? Nagrzewasz sobie, wystarczy dotknąć. Najwięcej cyny. To jest. Przykładowo mam dwa.
na dwa styki jest grupa, przykłada ten CSS drugi, później tylko wyciągasz, nie? I ewentualnie podgrzewasz tylko i wyciągasz, nie? Tylko uważaj, bo elementy potrafią się grzać. Tak, to masz taką ulicę. Co robicie? Czekaj, w sensie. Stoimy, gadamy o tym, co zabrał do przeszedł, co to robi nie jest. Co się robiło z takim mówić? Cykonaj mnie. Cykonaj. No, także jeszcze, właśnie. Najpierw możesz sobie coś wytrzeć, trzymaj się tam. I gdzieś tu miałem, nie wiem, gadam się. Tu jeszcze mam drugą telefonię. Wojtek, tu mam kolegę, który mi pomoże, weź tam śrubę, otwórz to śrubokrętem, bo ja tego nie otworzę. Chcesz to, tak, co jeszcze jest. Faktycznie. Ja nie wiem, czy on się otworzy. Dobra, udało się. Tu delikatnie zanurz grot, powinno ci się wtedy lepiej. Już generalnie... Nie mamy czasu, uruchomimy. Zamiast zera, wpisz 30. Okay. Gdzieś tu ucięło. Ucięło fragment tego prądu. Czyli tak, napięcie jest, ale prąd nie płynie. Dopiero jak impuls podamy, to dopiero zaczyna płynąć prąd. Co to oznacza? Że przez zmianę kąta zapłonu możemy wysterować wartością prądu, bo to średnia wartość jakaś powstaje, tak? A weź teraz sam. Ja ci będę mówił co robić, weź wiesz się ten czerwony, kliknij na ten terystor dwa razy, zmień na 60. 60. Enter. Teraz kliknij na ten zielony daj start. Wiesz na tą sygnaturę czerwoną. Bezpieczniki z gniazdka. I proszę. Widzisz to? Jeszcze bardziej jest ucięty. Jeszcze bardziej ucięty, tak? Czyli w ten sposób otrzymaliśmy sterownik prądu.